ja. Karcioszka opłacona. Oj tak. Także ruszamy i pomimo tego wszystkiego, co ludzie tutaj wypisują w internecie lub mówią, my mamy prosty komunikat po prostu dla was, dla naszych widzów, że my normalnie opłacamy, a to z kilku względów. Po pierwsze jest to, że nie wyobrażam sobie nie łowić w okolicach domu, to raz, ze względu po prostu na to, że no nie ma tyle czasu wolnego, to raz, a dwa, wiadomo, no dalsze wyjazdy to są koszta i powiem wam szczerze, że wolę jechać bliżej domu częściej, na krótszą chwilę, niż pojechać na przykład gdzieś tam dalej na weekend i na przykład być na rybach tylko 2 czy 3 razy w miesiącu. Dla mnie to trochę jest bez sensu. Ale no, tak jak mówię, wszystko zależy od człowieka i od waszych potrzeb. No, ja wam nie będę kazał opłacać, ani nie będę wam mówił, że to jest złe, no bo to jest bez sensu. Każdy, wydaje mi się, że jest w stanie odpowiedzieć sobie sam na to pytanie, czy chce to odpłacać, czy nie. Kolejnym argumentem jest to, że w ogóle nie mamy wokół siebie po prostu wód gminnych. No bo jest tylko kilka takich wód i... To też bez rewelacji, prawda? Dokładnie, bez rewelacji, a dwa, te wody po prostu w okresie letnim są niedostępne, no bo Zielsko wychodzi praktycznie na całych zbiornikach do góry i nie da rady łowić. Jest jedna żwirownia, która jest pusta tak naprawdę. Jaka żwirownia? No na której byliśmy na pontonie, na przykład jak śnieg padał. No to jest taka żwirownia, co widzieliście na naszych materiałach, ale no widzicie siaty, tam też są kłusownicy, więc nie, no, wody gminne odpadają. No i co najważniejsze, ale to w sumie jest pod punktu pierwszego, nie stać mnie, ani raczej Michała, na to, żebyśmy mogli sobie wyjeżdżać gdzieś za granicę, przynajmniej na tą chwilę. I szanuję każdego zdanie w tym temacie, ale wydaje mi się, że po prostu nieopłacanie składek PZW... A łowienie na wodach PZW jest bez sensu. No bo niektórzy mówią, że nie opłacają, a idą łowić. No ale to się, kurde, no każdy chce mieć spokojną głowę, jedzie nad wodę odpocząć. Tak. Zrelaksować, a nie myśleć o tym, czy mi zaraz coś mandat. No to też, no ja na przykład nie chciałbym się ukrywać i patrzeć, kitać po krzakach i patrzeć się za siebie, czy jest jakiś gościu z wąsem, który mnie sprawdzi, czy nie. No bez sensu i to się mija z celem. Opłaty w tym roku wyniosły 370 zł mnie. Michała wyniosły ile? 93 zł. I jeżeli ktoś powie, że to są jakieś duże koszta, no to tak powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że to nie jest dużo. 370 zł to nie jest dużo w porównaniu do tylu wód, na których jesteśmy w stanie połowić. No powiem tak, no mnie 93 zł, no to jest śmieszne trochę. 25 groszy bodajże wychodzi mi jeden dzień wędkowania w skali roku. 25 groszy. No tak, no ale ty to jeszcze masz tą zniżkę taką mało lata, więc to jest najlepsze w tym i tak naprawdę no warto było skorzystać z tej zniżki. I tyle. A co najważniejsze, wydaje mi się, że nieopłacanie karty wędkarskiej w tym roku nic nam by nie dało. Powiem wam tak, ogólnie rozmawiałem naprawdę z ludźmi, którzy, no w sumie mogę powiedzieć, no nie wiem, na przykład rozmawiałem z Satim trochę o tym temacie i on mi powiedział takie jedno zdanie. A dlaczego jego się zapytałem? Bo gościu po prostu jest starszy ode mnie, jest kumatym gościem, mam z nim dobry kontakt i wytłumaczył mi to w taki sposób, że ja nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że, bo nawet nie wiem, czy ty wiedziałeś o tym, że na przykład PZW ma swój majątek. Majątek, co to oznacza? Czyli na przykład... Na czarnogodzinę fundusz jakiś. Nie, już ci tłumaczę. Czyli na przykład stanice wędkarskie, jakieś budynki, w których wiesz tam, nie wiem, są jakieś obrady czy coś w tym stylu. Ogólnie rzecz biorąc, nawet jeżeli
obstawiam, 100 tysięcy czy 150 tysięcy ludzi nie opłaci tej karty, to oni dziurę w budżecie sobie załatają bardzo szybko. I czy wyprzedadzą swój majątek i będą mieli hajs, czy nawet to, że podniosą składki członkowskie i my jako wędkarze, będziemy płacić za to, że inni wędkarze tego nie opłacili i im się tam dziura w budżecie nie zgadzała. Ogólnie rzecz biorąc, my opłaciliśmy i w związku z tym, że prowadzimy też kanał wędkarski, chcemy się rozwijać, to nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby po prostu tego nie opłacić, bo byśmy wtedy nie łowili, byśmy upadli i byśmy co łowili. Albo łamali prawo i do niego zachęcali, tak? Tak, nie chcemy też właśnie, tak jak dobrze Michał powiedział, nie chcemy łamać prawa, a tym bardziej nie chcemy nikomu pokazywać, że to prawo można złamać i nikogo nie nakręcamy pod tym właśnie pod tą naszą taką wypowiedzią. Powiem wam tak, życzymy wam w tym roku, żeby karta wędkarska się zwróciła, a dodatkowo, żebyście łowili pięknych ryb, no i dużo czasu nad wodą, żebyście spędzali, także trzymajcie się. No mi zwraca kartę wędkarską jeden filet. O, tu już Michał sobie obliczenia zrobił. Jeden filet z sandacza zwraca moją całą kartę wędkarską. To jest smutne, że właśnie płacisz 370 zł. Ale mówię już o sobie. Płacę 370 zł całości i ktoś tak naprawdę, jak dobrze pójdzie, to w 2 godziny jest w stanie sobie ogarnąć zwrot kosztów. Trafi na dobre żerowanie sandacza w 2 godziny i nara. Ale nie będziemy o tym już więcej gadać, także my składki opłaciliśmy. Życzymy wam, żebyście po prostu łowili ryby. Czy ktoś będzie łowił na PZW, czy ktoś będzie łowił na wodach polskich, a może ktoś będzie łowił na wodach gminnych, bo ten rok też pokaże to, które wody są lepsze. Bo jeżeli będziecie łowili na wodach gminnych, a łowiliście dotychczas na PZW, to może to jest właśnie to i jakaś żwirownia wam to obdaruje i będziecie mieli naprawdę Eldorado. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!